Telewizja, Herman Szmietynow, serdecznie witam. W 1907 roku swoją działalność rozpoczął w ówczesnym Schneidemühl Królewski Warsztat Lokomotyw. 110 lat napraw parowozów w Pile. Oto temat naszego dzisiejszego programu. Przedstawimy drugą część naszej relacji na ten temat. Serdecznie zapraszam. Pierwszego sierpnia 1907 roku w ówczesnym Schneidemühl swoje bramy otworzył Królewski Warsztat Lokomotyw. 110 lat napraw parowozów w Pile to powód do dumy i refleksji o historii tej tak ważnej kiedyś dla miasta gałęzi gospodarki. Kontynuatorem tradycji w Pile, chociaż na mniejszą skalę, jest spółka Interlok. Razem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFATA oraz innymi partnerami Interlok przygotował małą wystawę upamiętniającą parowozową rocznicę. Tutaj na bocznicę chodziłem bawić się w takie miejsce starych parowozów było. To tam całe podwórko przychodziło i bawiliśmy się. Każdy miał zaznaczony swój parowóz. Także już od dziecka, bo blisko tutaj przejazdu kolejowego mieszkałem, także jakby od dziecka miałem styczność poprzez obserwowanie. I wszystkie podróże dziecinne pamiętam do babci, do dziadka, no wszystko się odbywało pociągiem. Tak. Samochód to nie był taki powszechny środek jak dzisiaj. Większość wspaniałych podróży to była przygoda, podróż pociągiem. Na wózku tendra parowozu zamocowane są plansze, gdzie za pomocą zdjęć, rysunków oraz tekstów opowiedziano rozwój parowozowej Piły. Pomysł na wystawę to jest od firmy Interlok i jednocześnie, prawie w tym samym czasie, co Palec Boży to chyba był, od pani wielkopolskiej wojewódzkiej konserwator zabytków. Bo generalny konserwator w Warszawie ogłosił ogólnopolski konkurs na rewitalizację obiektów poprzemysłowych, pokolejowych. I właśnie Pilski Okrąglak wygrał ten konkurs. Pierwsze miejsce, pan inżynier architekt z Wrocławia. Dlatego pani architekt, pani konserwator tak bardzo pomagała przy organizacji, przy tej wystawie. Więc to taka fajna zbieżność, że i Interlok był zainteresowany i konserwator zabytków. Stąd po tej stronie wystawa właśnie przyszłość Okrąglaka, czy pewna może propozycja do dyskusji, a z drugiej strony historia 110 lat naprawy parowozów w Pile. Także to wszystko, te dwa pięknie pomysły się spotkały. Ekspozycja znajduje się przed wejściem do Pilskiego Dworca Głównego i cieszy się dużym zainteresowaniem.
po otwarciu wystawy zaprosiliśmy gości do kawiarni dworcowej. Tam zrobiliśmy taką, można powiedzieć, mini debatę o przyszłości kolei. Bo problem polega na tym, że nikt nie ma odwagi podjąć decyzji. Miasto na powiat, powiat na Urząd Marszałkowski, Urząd Marszałkowski na Ministerstwo Kultury, wszyscy na PKP. Nikt nie ma odważnego, żeby podjąć decyzję. I my wczoraj żeśmy szukali takiego sposobu, żeby to po prostu było małżeństwo. Żeby kilka osób zgodziło się, że i cel Interloku byłby zachowany, i cel oświatowy, cel turystyczny. Pani konserwator mówi, że jeden nie da rady, bo to tak dużo kosztuje. No więc może dwóch da radę, może czterech, może pięciu. I po prostu teraz trzeba jakiegoś takiego wspólnego bodźca, żebyśmy usiedli do jednego stołu, podpisali jakąś umowę, że we wspólnym celu będziemy pracować. Mamy tutaj obietnicę posła, że Ministerstwo Kultury jest zainteresowane. Pan starosta powiedział, że szukać trzeba sposobu na połączenie z kolejką wąskotorową w Białośliwiu. Także no, mam nadzieję, że nie tylko na słowach, nie tylko na deklaracjach się skończy, ale jednak naprawdę, proszę zobaczyć, ten remont tego dachu, to jest pan Chwaliszewski ładnie wczoraj powiedział, pojawiła się sól i drożdże. I teraz po prostu trzeba troszeczkę więcej, żeby był ten chleb, ta praca, żebyśmy mogli się dalej z tym dzielić. Po I wojnie światowej Piła, to znaczy Schneidemühl, znalazła się tuż przy nowo nakreślonej wschodniej granicy niemieckiej Rzeszy z odrodzoną Polską. Nastąpiła reorganizacja niemieckiego kolejnictwa. Piła podlegała pod dyrekcję wschodnią kolei Rzeszy, po niemiecku RBD Osten. A zakład naprawczy dostał miano Zakładu Naprawczego Kolei Rzeszy, w skrócie RAW. Po zamknięciu RAW we Frankfurcie nad Odrą, Pile przepisano do naprawy 643 parowozy. Ze starych zapisów wynika, że głównie chodziło o tędrzaki oraz parowozy średniej wielkości, takie jak ten parowóz serii 89. W 1939 roku Pilski Zakład Naprawczy liczył 1500 zatrudnionych i rocznie dokonywał około 350 napraw głównych parowozów. Obok pomnika cesarza Wilhelma, który także marzył o zawojowaniu Rosji, w niemieckim miasteczku Schneidemühle, po niemieckiej ziemi idą niemieccy żołnierze. Oni idą na wschód, do niewoli. Dziś półgłosem mówili Hitler kaput. Koniec II wojny światowej przyniósł zmiany nie tylko dla kolejnictwa w Pile. Lokomotywownia osobowa przy dworcu wraz z okrągłą halą pozostała prawie bez uszkodzeń, natomiast lokomotywownia dla parowozów towarowych po nalotach bombowych została bez dachu i już nigdy jej nie odbudowano. Jej teren został przekazany zakładowi naprawczemu, a na jej miejscu później wybudowano halę akumulatorową do rewizji lokomotyw spalinowych. Sam zakład naprawczy w około połowie był uszkodzony. 18 lutego 1945 roku polska grupa lustracyjna pod kierownictwem późniejszego dyrektora zakładu inżyniera Józefa Kwapiszewskiego oceniła, że były niemiecki warsztat naprawy parowozów nadaje się do odbudowy, więc należy go przekazać powstającej polskiej kolei. Akt przekazania byłego RAW w ręce PKP nastąpił 19 marca 1945 roku. Zakład dostał nazwę Warsztaty Główne Pierwszej Klasy w Pile. W trakcie naukowych badań w archiwum Wojewódzkiego Komitetu PZPR obecny wicedyrektor Interloku Marek Furtacz dotarł do rewelacyjnego dokumentu – protokołu formalnego przejęcia zakładu naprawczego przez Polaków od Armii Radzieckiej. Po stronie radzieckiej dokument ten podpisał przedstawiciel 4 Wydzielonego Zarządu Zdobyczami Wojennymi Północnej Grupy Wojsk, pomocnik wojennego komendanta miasta Piły Schneidemühl, Spijanin.
W rosyjskojęzycznej wersji tego dokumentu niemiecka nazwa Schneidemühl widnieje na pierwszym miejscu, bowiem Piła formalnie została włączona do odrodzonego polskiego państwa dopiero latem tego samego roku na konferencji w Poczdamie. Tylko dzięki dalekowzroczności radzieckiego komendanta wojennego zakład naprawczy został przekazany w całości bez wcześniejszego wywiezienia cennych maszyn i urządzeń do Rosji. Jesteśmy w biurze firmy Interlok, obecnego następcy parowozowych tradycji w Pile. Dzięki naukowemu opracowaniu inżyniera Marka Furtacza wiele wiemy o losach Pilskiego Zakładu Napraw Parowozów w Polsce Ludowej. Polacy przerysowali niemiecki plan sytuacyjny zakładu i skorygowali go zgodnie z rzeczywistością. Okazało się, że zakład miał własną chlewnię w celu zaopatrzenia załogi w wieprzowinę. Od 1953 roku polski już zakład utrzymywał w tym celu własne gospodarstwo rolne w Gładyszewie. Niemiecki plan pokazywał więcej torów niż w rzeczywistości było, co zostało skorygowane w polskim wydaniu. Na terenie zakładu polscy kolejarze przyjęli dużą ilość parowozów odstawionych z uszkodzeniami po wojnie. Należało je jak najszybciej przywrócić do służby. Pierwszy parowóz naprawiony przez polską załogę to pojazd niemieckiej serii 41, po polsku nazywany OT1-38. Nową załogę stworzyli przesiedleńcy z polskich Kresów Wschodnich, przejętych po wojnie przez Sowietów. Zakład naprawczy podlegał pod administrację PKP w Gdańsku. W 1950 roku zakład miał już rozbudowaną strukturę administracji. Zgodnie z radzieckimi wytycznymi polski przemysł miał znacznie podwyższyć swoją produkcję w ramach planu sześcioletniego. Dla kolejarzy mogło to oznaczać pomniejszenie dostaw komponentów do napraw parowozów i to w momencie wyczerpania gotowych części zamiennych przyjętych z okresu niemieckiego. Z tego też powodu PKP stworzyło w Pile specjalny zakład pomocniczy do produkcji części parowozowych. W styczniu 1952 roku zakład został ponownie przemianowany, tym razem na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Piła, w skrócie ZNTK. Pod koniec lat 50. zakłady naprawcze w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu czy Stargardzie odstąpiły od napraw parowozów na rzecz lokomotyw spalinowych czy elektrycznych. ZNTK w Pile dostawał w związku z tym coraz więcej zleceń i stale się rozrastał. Doszły m.in. warsztat modeli, mechaniczna myjnia komponentów, dwupiętrowy magazyn, stacja do tankowania spalinówek. ZNTK utrzymywały kolejowe orkiestry i chóry, dom kultury i 500 mieszkań zakładowych. W 1975 roku ZNTK w Nowym Sączu również zaprzestał napraw parowozów. Jego zlecenia przejął zatem Pilski Zakład. W celu wykonywania próbnych jazd ponaprawczych zainstalowano dodatkowe tory o prześwicie 600, 750, 785 mm oraz 1000 mm. Dla Pilskiego Zakładu nie była to nowość. Już w latach 1951-1957 wykonywano tam około 67 wąskotorowych napraw rocznie. W latach 70. polskie zakłady naprawcze wyspecjalizowały się w produkcji części zamiennych i komponentów do parowozów. Pilski Zakład produkował ogólne wyroby ślusarskie, zawory i gwizdawki. W praktyce jednak robiono o wiele więcej elementów, bo specjalizujące się w danej części firmy albo nie nadążały z produkcją, albo dostarczały produkty niskiej jakości. ZNTK w Pile był w pełni samowystarczalnym zakładem naprawczym. W 1971 roku pod dyrekcją inżyniera Zdzisława Dybyspańskiego ZNTK w Pile miały największą liczbę zatrudnionych – 3114 osób. Napraw parowozów w Polsce dokonywano już jedynie w Pile i w Oleśnicach. W 1990 roku w Pilskim Zakładzie pozostało około 1000 pracowników. Odpowiednio pilska statystyka wykazuje od 1972 roku zmniejszenie ilości wykonywanych napraw głównych parowozów, średnich oraz sytuacyjnych na poczet napraw lokomotyw spalinowych. W oddali widzimy główną bramę wyjazdową z hali montażowej. Dawniej parowozy po naprawie wyjeżdżały tutaj i lokomotywy spalinowe tak samo, właśnie aby później przejechać na zapalarnię celem wykończenia naprawy.
Latem 2010 roku spotkaliśmy się z doświadczonymi parowoziarzami na terenie dawnego ZNTK w Pile. Już od kilku lat nie naprawia się tutaj parowozów. Po likwidacji ZNTK zlikwidowano następcę produkcji kolejowej na tym terenie ZNLS. Teren przejęła drukarnia. Ale i ten zakład, będący przez kilka lat nadzieją rozwoju miasta, całkowicie zamknął swoje podwoje. Jedynie założona kiedyś wspólnie z ZNTK spółka Interlok kontynuuje naprawy parowozów i to na terenie położonym na wschód od Pilskiego Dworca. Dużo się działo po wkroczeniu dawnego kolejowego potentata ZNTK w obecny system gospodarki rynkowej. Teraz jednak koledzy rozmawiają na przyjemniejsze tematy, czyli jak to było kiedyś. To było tak, że układ jałtański już dzielił Europę i było wiadomo, że granica będzie przechodziła gdzieś tam w okolicach Odry, także tereny te miały być przydzielone Polsce. Odlewnia została dosyć prędko zbudowana w 1953. No, kuźnia była uruchomiona po wojnie, bo przed wojną Niemcy tak samo tutaj mieli kuźnię, resorownię i tam wydłużali te resory, przekuwali tam różne rzeczy. To był mniejszy problem. No i później w latach 60. duży oddział obróbki z krawaniem powstał, bo trzeba było właśnie te części produkować. W roku 71 to było apogeum. Wtedy w roku naprawiono 914 parowozów. Później już zaczął ten poziom produkcji cały czas maleć. On był w strukturach kolejowych do 52 roku. Później został ze struktur kolejowych usunięty i był zakładem państwowym. No, Nowy Sącz przekazał nam część osprzętu do naprawy tych parowozów wąskotorowych, część jakie posiadał, chociaż już dużo tego nie posiadał, bo to też na końcówce był. I prawda, dokumentację też przekazał. Wyposażenie do naprawy parowozu nie było za bogate, także prawdopodobnie oni część chyba też zezłomowali. Doświadczenie załogi decydowało o sukcesie. Umocowanie zakładu albo dyrekcji zakładu w gremiach partyjnych. To było bardzo ważne. Bo czasami decyzje zapadały w Ministerstwie Komunikacji czy w PKP, które były wręcz nieracjonalne gospodarczo, a mimo to zapadały. Zakłady, które pracowały w strukturach PKP, były w większości zakładami zmilitaryzowanymi, tak jak całe PKP. Również i w ZNTK w Pile mieściła się taka komórka wojskowa, gdzie każdy pracownik miał tam swoją kartotekę. Były, że tak powiem, zorganizowane oddziały, które w razie jakichś tam wypadków nadzwyczajnych, typu tam jakieś tam ćwiczenia, nie ćwiczenia, tam się pracownicy dzielili. Ci byli tam z jakimiś sanitariuszami, inni szli do straży, prawda, przemysłowej, jeszcze inni do straży pożarnej i tak to wtedy wyglądało. W stanie wojennym część pokoi na pierwszym piętrze właśnie w budynku zarządu była przydzielona innej komórce, gdzie siedziało dwóch panów z jakimiś belkami na ramionach, gwiazdkami. Jeszcze inni panowie chodzili w cywilu, chodzili po hali, mieli głupie miny, interesowali się nami. Dbali o to, żeby nam nikt nie zrobił krzywdy. Stan wojenny wybuchł w sobotę na niedzielę. Poniedziałek. Tak. Oczywiście załoga na hali głównej zrobiła strajk. Stoją wszyscy, no i idzie te przedstawiciele tak zwanego WRON-u, czyli ci wojskowi, którzy prowadzi stan wojenny. I tak jak oni weszli na halę, to załoga zaczyna śpiewać hymn. No to oni stają na baczność. Stoją, aż załoga przestaje śpiewać hymn. Oni ruszają, robią trzy kroki, załoga śpiewa hymn. Oni stają. I tak nie wiem, ile tych hymnów było. W każdym razie dotarli aż do załogi. No i tam przemawiali o rozsądek, że tu czołgi nadjadą i tak dalej. Nic to nie skutkowało, załoga nie przyjmowała i w końcu ten oficer, który był jakby chcąc zachęcić załogę do zdyscyplinowania, mówi: ale słuchajcie, przecież wy jesteście jednostką zmilitaryzowaną, a załoga: wydać nam broń! Może wiosna też u nas już na dobre zagości,
Może wreszcie zrejterują stróże kłamstwa i ciemności. Michaił, Michaił, eta piesnia dla ciebie, stopy nowej reformy, tak nawiął ty do końca. Michaił, Michaił, ty pastroisz nowy mir, nie angielski, nie francuski, no ty ruski bachatyr. Oj, oj, mama, krużyca ziemia, matuszka Rosja, rodzina Maja. Zachodnio-niemiecki dziennikarz Hermann Schmittendorf nic nie wiedział o perypetiach pilskiego zakładu napraw parowozów, kiedy w latach 80. pracował jako reporterzysta radiowy i dziennikarz prasowy, pisząc o polskich problemach. Był zafascynowany polską kulturą, polską muzyką bluesową i jazzową. Kiedy polscy artyści występowali w zachodnich Niemczech, na przykład Andrzej Rosiewicz ze swoją asocjacją Haga w Hamburgu, specjalnie jeździł na ich koncerty. Podobnie jak wielu innych zachodnich obserwatorów, Schmittendorf uważał, że reformy przeprowadzone przez radzieckiego przywódcę Michaiła Gorbaczowa dały Polsce szansę na bardziej samodzielną drogę. Spotkał się z Rosiewiczem w Sopocie przy okazji muzycznego festiwalu. Napisał chwalebne artykuły o jego pro-gorbaczowskiej piosence. Nawiązał kontakt z reformatorskimi profesorami ekonomii z Politechniki Wrocławskiej, gdzie przy okazji konferencji na temat socjalistycznej ekonomii rynkowej nagrał wywiad z rosyjską reformatorską prelegentką. I tu nastąpiła niespodzianka. Chałubińskiego 4 w Warszawie. Oto budynek, w którym w pewien sposób urodziła się spółka Interlok w Pile. Było tak, że w 1986 roku byłem w Polsce Ludowy w tamtym okresie jako dziennikarz z Niemiec Zachodnich. Byłem zaproszony na konferencję do Wrocławia, do uczelni na temat rozwoju socjalistycznej gospodarki rynkowej. I na tej konferencji zaprosili naukowców z ramienia pana Gorbaczowa oraz naukowców, ekonomów z RFN-u również. Więc wieczorem, jak toczyła się przyjemna rozmowa w gronie naukowców, ja jako dziennikarz byłem też zaproszony, no to jeden z Niemców Zachodnich powiedział: słuchaj, jesteś tutaj i tak cały czas, to my mamy znajomych, którzy szukają parowóz. Szukaj im na kupno parowóz. Ja myślałem, dobrze, wieczór przyjemny, napojów wysokoskokowych nie brakowało, więc może to jakiś typowy dowcip, który po prostu jest opowiadany w godzinach wieczornych, ale następnego dnia powtórzyli: nie, nie, to naprawdę jest Muzeum Kolejnictwa po prostu w Kassel, szukają parowóz. No więc gdzie, jeśli ktoś się nie zna na tych sprawach i jeszcze w strukturach, gdzie wszystko było objęte tajemnicą służbową bądź nie, gdzie znaleźć parowóz na kupno. No, skierowano mnie przez znajomych do tego właśnie budynku, gdzie zostało przygotowane spotkanie z pewnym panem Wasilewskim. Okazało się, że ten pan oficjalnie pracował w Ministerstwie Komunikacji, w Generalnej Dyrekcji Polskiej Kolei Państwowych PKP, w sprawach rozliczenia taryf tranzytowych międzynarodowych pociągów, ale skoro widocznie tyle do obliczenia nie miał, to on się zajął jako hobbysta głównie napisaniem książek i uratowaniem kolejnictwa, czyli starych parowozów. I ten mi tłumaczył, że tak, możesz wszystko dostać, ale parowozy tylko polskiego pochodzenia, bo to będzie w eksporcie reklama pomysłów i umysłów polskich inżynierów, ale żeby to kupić, to albo musisz bardzo żmudne rozmowy prowadzić, albo idziesz do ZNTK w Pile, to jest taki zakład naprawczy, oni potrzebują partnera, o ile dobrze słyszałem. No, skierowano mi tam, spotkałem na pewnego pana dyrektora Wróbla i toczyła się nagle rozmowa nie o to, że będę przez niego po prostu kupić, lecz o to, czy moglibyśmy wspólną spółkę otworzyć i samemu jako spółka zachodnio-niemiecko-polska, czy odwrotnie, eksportować usługi i parowozy. A co działo się dalej w Pile? O tym jeszcze opowiemy w kolejnych odcinkach naszego magazynu. Na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.